Witaj, Piotrze. Witaj, witaj. Dariusz, ty tutaj? Wracam do siebie. Znaczy do domu. Do Łodzi, a ty? Ja nie. Może moja odpowiedź była za krótka? No nic, trudno. Tylko dlaczego przez znaczną część drogi będę musiał z nim siedzieć? Ja pierdolę. Co u ciebie, Dariusz? Nic. Mogłoby mówić. A u ciebie? A, nic ciekawego. Dobrze ci się powodzi? Nieźle. To dobrze. No nieźle. To on zaczął. Mógł nie siadać koło mnie. Skoro już się zobaczyliśmy, powinniśmy udawać, że się nie znamy, albo że się nie widzimy. On zaczął, więc niech teraz podtrzymuje tę rozmowę. Ja przynajmniej już skończyłem. Nie odezwę się pierwszy. Niech spierdala. Jak na studiach? Grzeszyłbym, gdyby szło mi lepiej. A u mnie? Dziękuję. Nie narzekam. Co tam u Łasi? Łasi? Przepraszam, dawno jej nie widziałem. Łasi, wszystko w porządku. Bo nie jesteście razem? Nie jesteśmy, to znaczy jesteśmy. A Łasi, wszystko w porządku. Chyba przekroczyłem granicę luźnej rozmowy. Asia jest nawet trochę w ciąży. No to mamy spokój do końca podróży. Chociaż chciałbym mu jeszcze powiedzieć, że przecież nie można być trochę w ciąży.